Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecrafta 1.6.4 moda, który się nazywa Assassin's Craft i składa się z dwóch plików. Z Assassin's Craft i z Render Player API. No i co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście pobrać te pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według sześciu kategorii albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam www.aniapg.pl. I teraz pobierzemy sobie te pliki. I pobierzemy je wszystkie z takiej, wszystkie, obydwa z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No jak wejdziemy na tę stronę, to zjeżdżamy sobie w dół. Zjeżdżamy. Tutaj jest napisane, że najnowsza wersja jest właśnie gotowa. W grudniu zeszłego roku była gotowa. Tutaj zjeżdżamy w dół i pierwsze, co musimy zrobić, to pobrać z tego miejsca, tutaj, gdzie to jest, czyli tak tutaj jest takie czerwone, zjeżdżamy troszkę na dół i pobieramy stąd Render Player API. Stąd pobieramy. Tutaj jest też Download Assassin's Craft, ale stąd nie pobieramy, tylko pobieramy ten Render Player API stąd, czyli tu na to klikamy i pobieramy i potem jedziemy dalej w dół. Tu mamy wideo różne do obejrzenia, ze starszych wersji, tutaj są screenshoty i jeszcze cały czas jedziemy w dół i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy. Tutaj jest pokazany, jak portal jest do tego świata Assassina, jakie ludki tam występują w tym świecie. I jeszcze jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, i oglądamy wszystko po kolei, i jedziemy, i jedziemy. Sarenki też tam występują. Potem jest, jak się kraftuje coś tam i potem jest taki wielki czerwony download. I tutaj jest właśnie ta wersja, która jest nam potrzebna. I tutaj klikamy albo na to, albo na to. Ja sobie kliknęłam stąd, pobrałam stąd. Więc wy sobie też kliknijcie albo tu, albo tu. W każdym razie właśnie dopiero tutaj pod tym wielkim czerwonym napisem download i stąd pobieramy. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz tych plików dwóch z modami, z modem w sumie, potrzebne są minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.6.4. I jeżeli nie macie Forge 1.6.4 zainstalowanego, to dowiecie się, jak go zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 122. A jeżeli macie wersję non-premium, to zanim zainstalujecie Forge'a według tego filmiku, to przejdźcie do filmiku 176 i zainstalujcie Launcher Non-Premium. I potem wróćcie do filmiku 122 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.6.4. I ja w tym filmiku 122 instaluję Forge'a z końcówką 916, a wy pobierzcie sobie i tak samo zainstalujcie wersję Forge'a z końcówką 965. OK, jeszcze jedna nam rzecz została, jak już mamy zainstalowanego Forge'a, to wchodzimy do naszego folderu app.data przez roaming. Tam wynajdujemy folder .minecraft, w którym mamy zainstalowanego Forge'a i być może inne mody również. I ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, w razie gdyby się nie udała instalacja Assassina. OK, jak mamy skopiowane, to możemy przystąpić do pracy. I teraz tak, wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods, po czym pierwsze, co musimy zrobić, to zainstalować Render Player API. Więc klikamy na Render Player API prawym przyciskiem myszy i otwieramy za pomocą archiwizera. I stąd klikamy tylko na to jedno, lewym, zwykłym przyciskiem myszy i przeciągamy tutaj do folderu mods. Ja nie przeciągam, ponieważ już z jakimś innym modem, który instalowałam, bodajże z iPixeli Gender,
Już zainstalowałam ten Render Player API, więc nie muszę go instalować. Ale jeżeli nie macie w folderze moc Render Player API, no to musicie właśnie to tylko przeciągnąć tutaj do folderu moc. Tylko ten plik, te pozostałe zostają tutaj. No i jak już to przeciągniecie, to można to zamknąć. I Render Player API jest zainstalowany. I teraz instalujemy AssassinCraft. I robimy to samo. Klikamy prawym przyciskiem myszy, otwieramy za pomocą archiwizera, wchodzimy do tego, co tutaj jest AssassinCraft, do środka. Tutaj mamy Into Mods, więc wchodzimy do tego Into Mods i teraz to, co tutaj jest, to przeciągamy do tego foldera Mods. Tutaj. Także tylko to właśnie, co tutaj jest. I zamykamy. I to też zamykamy, jest zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Mam nadzieję, że nie słyszeliście takiego huku, bo tam coś się w kuchni stało. Forge 965, 965, play. I sobie zaczekamy, aż się otworzy. Oj, ktoś u mnie w kuchni szaleje. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Talerze się składają. No, zmywarki są ładowane albo są wyciągane ze zmywarki, nie wiem. No i czekamy na... I wchodzimy do moc. I zjeżdżamy w dół. Render Player API to już, jak już mówiłam, już miałam, także w dalszym ciągu tutaj jest. I AssassinCraft jest... Gotowe. Wchodzę w tryb jednoosobowy. Gram w wybranym świecie. I zaraz sobie zobaczymy, co też nam przyniósł ten mod. No już sobie przygotowałam tutaj, bo taki portal trzeba zbudować. Żeby wejść do świata AssassinCraft, to trzeba zbudować portal taki jak do Netheru, tyle tylko, że z kamienia, z kamiennych... No, po prostu z kamienia. Dokładnie taki sam jak do Netheru. Okej, to wyłączymy. I teraz tak, wchodzimy sobie do ekwipunku. I tutaj cofamy się. I mamy mnóstwo rzeczy z AssassinCraft. I takie różne różności tutaj są. Dobrze, i będzie nam potrzebna zapalniczka, żeby zapalić ten portal i tą zapalniczkę się robi w taki sposób. Trzymam nad tym strzałkę, klikam R i z rafinowanego ironu i krzemienia. A rafinowany iron się robi z takiego ironu i wiadra z wodą, a to się przepala po prostu szczapkę żelaza, żeby zdobyć taki. No proszę, czyli nie jest to trudne do zrobienia. Ok, i mamy zapalniczkę. I teraz jeszcze sobie możemy wejść w Creative i tutaj jest, są cztery aż zakładki dotyczące AssassinCraft. Takie różne różności są tutaj, różne takie do zrobienia rzeczy. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Także tam na tej stronie, z której pobieraliśmy te dwa pliki, to tam jest, też są filmiki, to tam wszystko jest wyjaśnione, więc sobie zobaczcie. No i tutaj teraz klikam na to i jest portal zrobiony, gotowy, czyli przechodzimy. Jako, że tam pewnie występują jakieś ludki, które nas mogą zabić, to tak, najpierw zobaczmy. Generalnie nie powinno się chyba przechodzić, będąc na Creative, więc robię na zwykły survival. I mamy tutaj opcje pokojowe. Dobrze, czyli nie zrobią mi krzywdy na samym początku. Nie zabiją mnie, więc idziemy. No i pobiera nam się teren i zaraz zobaczymy, co też będzie w świecie asasyna. No. Dzień dobry. O, proszę, już są ludki jakieś i zniknęły, bo jestem na
Boże, jak to się nazywa? Na pokojowym. Więc teraz zrobimy się na normalny. Gotowe, gotowe. I zrobimy creative. I teraz mi nic nie zrobią. Ha, ha, ha. Ok. Możemy sobie tutaj zaznaczyć, że tutaj jest portal. Portal. Ok. Dobra. I możemy sobie nie tym. I możemy sobie wzlecieć. I widzimy, że już coś tutaj jest postawione. Także jak widzicie, mod działa. Jest inny świat. Można do niego przejść i się nic nie kraszuje. Można sobie tutaj posprawdzać. O, są ludkowie. Jacyś. Można się z nimi na pewno pobić. I kolejne są wieże takie strażnicze, czy co to jest, nie wiem. I na pewno można znaleźć różne inne rzeczy. A tutaj jest jakiś w złotej zbroi. Także na pewno tutaj jest dużo, dużo dużo walk trzeba stoczyć, także pewnie się dużo doświadczenia też dostaje i tak dalej, i tak dalej. O, i sarenki są. No, także jak widzicie, mod działa. Ja w takim razie kończę, a wy proszę piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Tam najszybciej się dowiecie, jakie będą następne mody i tak dalej. I na stronę społeczności przypomnę, że nie trzeba się logować na Facebooka, żeby wchodzić i przeczytać, co tam jest napisane. Nie trzeba lajkować, nie trzeba dopisywać, bo właśnie po to tylko te osoby, które chcą zalajkować albo coś napisać, muszą być zalogowane, żeby coś napisać, a inne osoby, takie, które tylko czytają, nie muszą być zalogowane, więc nie musicie obawiać się wchodzenia na Facebooka, żeby tylko przeczytać, co będzie, jakie nowości. Pali się, pali się. Okej, okay, także... Także jeszcze wchodźcie oczywiście też na stronę www.aniapg.pl. Tam sobie możecie pofiltrować wszystkie mody, które już miałam do tej pory, które instalowałam, których instalacje pokazywałam. Tutaj mi nie pokazuje, żeby ogień płonął, ponieważ mam tak ustawione w Optifine rzeczy. No, no i w zasadzie to wszystko. Także proszę, subskrybujcie i łapkujcie kanał. Boże, przepraszam. Łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem, pa, pa. Yeah, yeah.